jestem u siebie, to wszystkie w Krakowie wygrała. I trochę się śmiałem, że jestem chyba takim małym amuletem i chcemy zabrać do tyłów. Podobno też brodę nosisz nie bez kozery przed tymi playoffami. No, brodę noszę zawsze, także akurat u mnie to playoffy to jest akurat standard na co dzień, więc nie wiem, no oczywiście ogólnie się mam nadzieję po zdobytym mistrzostwie Polski dla Krakowi. A jak ci się w ogóle podoba specyfika hokeja jako dyscypliny? Rewelacja. Pierwszy raz na Krakowie byłem na hokeju, no i tak już zostało. Bardzo duża dynamika, zresztą te mecze są na wysokim poziomie. Nie będę się bawił jakiegoś eksperta, bo się na tym aż tak za bardzo nie znam, ale bardzo miło dla oka. Chciałem powiedzieć piłka, hokej. Powiedz mi, imponuje ci przygotowanie fizyczne zawodników? Co? Cześć, gratulacje wielkie. Spoko, dzięki. Idę do Kraksy i spadam, bo muszę regenerować. Się ubiorę, w sobotę już jedziemy do Szczecina, więc pewnie nie będę już w Szczecinie, ale w piątek mam nadzieję, że tam się będę. Jak się na to zapatrujecie, no bo ostatnie dwie porażki, troszkę zeszło z was powietrze, czy nie? Na pewno, tylko że to są dwie porażki tak naprawdę z drużynami. Wszystkiego dobrego. Z drużynami, no z mistrzem Polski. Przede wszystkim to, że musimy wyciągnąć takie pozytywy, że byliśmy czasami w tych meczach z stroną, która gra po prostu lepiej. I to bardzo boli, bo na pewno byśmy przyjęli spokojnie dwa remisy i bylibyśmy z siebie zadowoleni, a tak w końcówce i w meczu z Lechem, i w meczu z Legią tracimy bramkę. Wydaje mi się, wszystko brak koncentracji do 90 minuty. Można różnie tu mówić o pracach sędziów i tak dalej, no ale to my gramy na boisku i nie ma co się tłumaczyć tutaj pracy w sędziu. No właśnie, ta kontrowersyjna sytuacja, ty masz swoje zdanie na ten temat jasne, tak? Znaczy ja mam jasne swoje zdanie, bo ja uważam, że to ja wygrałem pozycję z Kubą Rzeźniczakiem. Kuba po prostu do mnie wpadł i mnie przywrócił, więc gdybym ja tą piłkę, gdybym ja został tam gdzie stałem, no to Kuba Rzeźniczak mnie po prostu wyprzedził, a to, że ja po prostu biegłem mu w jego tor i moim zdaniem byłem faulowany, no jeszcze czułem jego nogi na moim kolanie, więc wykorzystałem sytuację i się też położyłem. Myślałem, że sędzia to zatrzyma, ponieważ analogiczna była sytuacja 10 minut wcześniej, że gdzieś sędzia Frankowski mnie później po kilku minutach przeprosił, bo dostał sygnał od bocznego, że jednak byłem faulowany, więc no cóż, no tak jest futbol, no. Mogliśmy się po prostu inaczej zachować. Właśnie, teraz ten mecz z Pogonią to już naprawdę jest taki mecz, że no, jak chcecie przy tym pudle się kręcić, to musicie... Każdy mecz jest bardzo ważny tak naprawdę. Czy mecz z Lechem, czy z Legią, to wiadomo, jedziemy do Pogoni, która jest koło nas w tabeli. Lech po zwycięstwie się bardzo już przybliżył do nas, więc to tak naprawdę... Była taka przewaga optyczna, może temu, że złapaliśmy dwie kary i 4 minuty GKS siedział na sterci. Chcieliśmy to wybronić, wiedzieliśmy, że mają dobre przewagi, że jeżeli uda nam się wybronić z początku, nie damy nastrzelać sobie goli, to jesteśmy w stanie wrócić i wiedzieliśmy, że tak będzie, wszystko pójdzie po naszej myśli, bo w drużynie dzieje się dobrze, walczymy, nikt nie ustępuje, każdy zostawia serce na lodzie i temu jest taki wynik, a nie inny. Ta trzecia bramka dała już taki pewien zapas jednak. Dwa gole to jednak już jest coś. Dwa gole tak, ale jednak znowu mieliśmy, po 3-1 mieliśmy znowu dwie kary, także sporo sił straciliśmy, wydawało i było, guma tam tańczyła na linii, także dobrze, że tak się skończyło. Widać też było, że wyciągnęliście wnioski z rywalizacji z Sanokiem. Chodzi mi o to zachowanie w rejonie bramki rywala, bo Stefan Gigardi to też, tak jak Jason Mishin, jest naprawdę bramkarz wysokiej klasy, a tutaj potrafiliście go zmusić do błędów. No, też na pewno jakieś szczęście, tam pierwsza bramka się jakoś odbiła, nie wiem, wtoczyło mu się, sam sobie wbił, także było po naszej stronie, szczęściu czasami trzeba pomóc, także mam nadzieję, że kibice stawią się w liczniejszej obsadzie na jutrzejsze spotkanie. Dziękujemy, gratulacje jeszcze raz. No, dobrze, dziękuję. Gratulacje, Krystian. Jutro wykorzystaj setki, jak będziesz miał. Zamówienie było na to.